Dajmy bardzo dziękuję. Dajecie tego przykład, ponieważ pamiętam to zdanie, że kiedy przechodziłem przez wiele krajów, 40 krajów różnych,
Miałem to szczęście dać poznać to, co się dokonuje dobrego, pięknego w młodzieży, wśród młodych ludzi z całego świata. I widziałem, że temat, który wybraliście, to jest od milczenia do głoszenia, do ewangelizacji. Nie wiem, czy to znaczy, że du silence, od ciszy, du mauvais silence, od złej ciszy, on a peur, gdzie się boi człowiek, de parler du Seigneur, mówić o Panu, passer de ce silence mauvais, od tej złej ciszy do au courage, do odwagi słowa, ou bien si ça veut dire, to oznacza ten tytuł, passer przejść od du beau silence, od pięknej ciszy, on écoute Dieu dans le cœur, gdzie słucha się Boga w sercu, à la parole, do słowa. Et je vais, c'est ça que je vais prendre. I właśnie tą, ten wymiar podejmę. Et je vais partir, wyjdę od de mon petit témoignage, małego mojego świadectwa, juste le moment de ma vie, w momencie, w bardzo konkretnym momencie mojego życia, où le Seigneur m'a fait basculer, Pan pozwolił mi przejść de 30 ans, po 30 latach, z 30 lat życia kontemplacyjnego, monastycznego, a maintenant, do teraz, 30 nowych lat de vie apostolique, życia apostolskiego. Voilà, c'est juste cette année, to właśnie dokładnie tego roku mija połowa, jestem w połowie. Avec le moment, i to jakby jest związane z pewnym konkretnym też momentem, où j'ai reçu le sacerdoce, kapłaństwo Jezusowe. Donc, il y a 30 ans. Dokładnie 30 lat temu. Voilà. Eh bien, je revenais d'Afrique. Wracam z Afryki. Où j'avais passé. Wtedy wracam z Afryki. Oui, où j'avais passé. Gdzie spędziłem 13 années de ma vie. 13 lat mojego życia. Très, très heureuse. Bardzo, bardzo szczęśliwy. Au milieu de ce peuple merveilleux. Tego wspaniałego ludu. Partageant la pauvreté de ubóstwo tego narodu. Dans une petite île. Na małej wysepce. Du lac Kivu. W jeziora Kivu. Voilà. Là-bas, do tego należy dodać, że tam byłem bardzo poruszony, dotknięty przez objawienia maryjne w Kibeho, ponieważ Maryja objawiła się młodym dziewczętom w ich szkole, średniej. Pierwszy raz objawiła się dziewczynie, pendant qu'elle est en train de servir à table. Kiedy podsługiwała przy stole, Maria spotkała ją dans son devoir de w jej posłudze, stanąc jej zadaniu codzienności. C'était son tour de service. To był jej kolejka w posługiwaniu, podawaniu do stołu. Problem to było to, że w tym właśnie momencie, kiedy Matka Boża się objawiła, zupa upadła na ziemię. Pod wpływem szoku. Ale lepiej, żeby zupa zginęła, niż nie spotkać Matki Bożej. I to jest bardzo piękne, że Maryja dzieliła codzienność tych właśnie uczniów. Widzimy, jak się objawiała wieczorem w sypialni. Uczestniczyła w modlitwie wieczornej. Śpiewała, tańczyła z młodymi, uderzała w ręce, tyskała, podnosiła ręce. Ona dzieliła codzienność, codzienne życie. I była na bieżąco Natalia, jedna z dziewcząt. Différents problèmes. Aktualizowała, mówiła Natalii o konkretnych problemach dziewcząt w tej klasie. Anastazja jest w ciąży, nie wie jeszcze o tym. Bardzo, bardzo masz jej pomagać, żeby zachowała swoje dziecko. I Matka Boża interesowała się o każdym. Biskup. Jest un peu ennuyé parce que głupio, ponieważ il dit dans un dortoir jeunes filles la nuit, sypialni młodych dziewcząt wieczorem, les garçons ne peuvent pas aller. Nie mogą tam pójść. Alors comment faire pour jak les to sprawić, żeby chłopcy mogli skorzystać z tych objawień? Alors le lendemain, następnego dnia Matka Boża powiedziała, ja, więc ja
objawiał się na stadionie gimnazjum o 3 po południu w sobotę. W ten sposób chłopcy będą mogli przybyć. Maria dała pewnego rodzaju misję każdej widzącej. Naprawdę były objawienia ewangelizacyjne. Ewangelizacji dziewczyn, jedna z dziewcząt miała chodzić do parafii, aby animować różnego rodzaju spotkania młodych. Inna miała zajmować się muzułmanami, by mówić o Panu Jezusie. Jeszcze inna, aby miała uczyć rodziny modlitwy. I tak dalej, i tak dalej. I każda najpierw wszedł do biskupa i mówił biskupowi: oto królowa Maryja poprosiła mnie, abym zrobił to i to. Biskup potwierdzał, mówiąc: tak, ja posyłam ciebie jako biskup. I oni wychodzili na misję. Myślę, że dla młodych to było bardzo piękne objawienia. To było powiązane z biskupami, z kapłanami, a jednocześnie powiązane bezpośrednio z niebem, z królową nieba. Dobra współpraca. Przeżyłem te lata w Afryce i kiedy można tak powiedzieć, porwano mnie do Europy. Ja pojechałem, przyjechałem tutaj właśnie na 3 miesiące. I mój opat powiedział: potrzebujemy ciebie tutaj w Europie. I to był dla mnie elektroszok życiowy. Ponieważ odkryłem wirus, którego nie znałem. Wśród młodych Afrykańczyków, ten wirus beznadziejności, rozpaczy. Tak wielu, wielu młodych. Otrzymywałem listy młodych, bardzo poruszające. Ja nie mogłem zamilknąć. Mówię: Panie Jezu, co trzeba zrobić dla tych wszystkich młodych pozbawionych nadziei, którzy nie mają szczęścia poznania Ciebie? W tym właśnie momencie byłem na studiach teologicznych na Uniwersytecie we Fryburgu. I właśnie tam spotkałem odnowę charyzmatyczną, która rozpoczęła się właśnie w Europie. I grupa modlitewna modliła się nade mną, prosząc o światło od Pana. I tam zdarzyła mi się rzecz zupełnie nowa. Dwie właściwie rzeczy. Po pierwsze, niesamowite pragnienie adoracji Jezusa w Eucharystii. Od następnego dnia 3 godziny adoracji non-stop. A druga rzecz, jeszcze nowsza dla mnie, ja, który byłem tak bardzo nieśmiały, jeszcze tak bardzo zamknięty w sobie samym, ja, który zawsze doświadczyłem, że w zakonie, w klasztorze, więc w samotności, oto jak tylko widziałem kilku młodych na ulicy, w pociągu, w barze, ja czułem się popychany mimo mnie, jakby ponade mną, by pójść do nich i mówić im bezpośrednio o Jezusie. Lądowałem w barze, widziałem 10 młodych i mówiłem: czy wy wiecie, co to jest modlitwa? Co to jest ta rzecz? Ja wyjaśnię wam. I tłumaczyłam. I to, co jest jeszcze bardziej nie do uwierzenia, to to, że oni słuchali. I młodzi inni od stołów obok zatrzymywali się w jedzeniu, piciu i przychodzili, by słuchać. To wszędzie tak było.
Moi bracia z fraternii zagadali, co ci się stało? Chyba spadło ci coś na głowę. Nigdy żeśmy nie widzieli tego czegoś podobnego. W pociągu. Wróciłem małą ikonę, przyklejałam małą ikonę Trójcy Świętej. I wszystkim ludziom. Ludziom w pociągu pytałem, czy chcielibyście wiedzieć, kto to jest, co to jest? I tłumaczyłem. Kończyłem. Teraz my będziemy się modlić. Ludziom, którzy nie widzieli nigdy czegoś takiego w pociągu. To był duży problem. Co trzeba zrobić z tą nową rzeczą, z tymi nowymi rzeczami? Które nazywano charyzmatami. Ponieważ moje powołanie to było samotność i cisza. Mój przeor posłał mnie do pustelni, aby być sam na sam z Panem i postawić mu pytanie. Co ty chcesz ode mnie, Panie? Czy chcesz, abym się modlił w pustelni za całą młodzież świata, czy mam robić coś innego? Często nocą, nocy zimą, w śniegu, chodziłem na szczyt, niosąc ciało Jezusa, byłem w eskorcie, oczywiście, ewidentnie, aniołów, i tam na górze, jeszcze nocą błogosławiłem Jezusem wszystkie te miasta, które widziałem z daleka, Monaco, Nice, Cannes. I byłem rozdarty, ponieważ mówiłem sobie, ja mam wszystko. Ja mam Słowo Boże. Mam przebaczenie Boga. Ciało i krew Boga. Mam rodzinę na całej ziemi. Kościół. Braci i siostry. Ciała i krwi Jezusowego. Mogę wszędzie znaleźć się na swoim miejscu, w różnych miejscach świata. Wiem, co jest po drugiej stronie śmierci. Nie mogę być bardziej szczęśliwym. Maksimum szczęścia. A tam wiedziałem, że każdej nocy młodzi mordowali się, popełniali samobójstwa, niszczyli się przez narkotyki, w wszystkich dyskotekach i seks-shopach, na ulicach prostytucji. I ich serca były puste. Moje serce pełne, ich serce puste. Jak sprawić, aby przeszło ten strumień miłości i życia od ołtarza aż do tych ulic, gdzie odbywa się prostytucja. Od ołtarza, gdzie Jezus daje się w pełni, aż do tych miejsc, gdzie niszczy się miłość. Co zrobić? Naprawdę, co zrobić? I dużo się modliłem i czekałem 6 lat, 7 lat, gdzie pisałem małe książki. Ale nie wiedziałem, że później te książki będą na całym świecie obecne, tak jak książka Zraniony pasterz. Będą do tego odgrywane w sztukach teatralnych, w szkołach, na placach publicznych, w różnych krajach. Pisałem, nie myśląc właściwie, co będzie o tym wszystkim. Tak po prostu bezinteresownie. I mój przeor zawsze mi mówił, poczekaj na jakiś znak od Pana. I znak od Pana był właśnie małe SOS, mała karteczka, taka właśnie z takimi jakby, no taka zabazgrana, młodego
chłopaka 17-letniego, mówiącego mi: mon école, moja szkoła, 3000 młodych ludzi, to jest umieralnia. On a peur du tout. Boimy się wszystkiego. On nous donne tout. Daje nam się wszystko, sauf bez wyjątkiem tego, co istotne. Nous crevons de peur, my umieramy, giniemy z zimna duchowego, z lęku. Viens nous donner Dieu. Daj, przyjdź i daj nam Boga. Église, Kościele, n'oublie pas tes enfants. Nie zapomnij o swoich dzieciach. I kiedy mój biskup zobaczył ten list, zaczął płakać. Powiedział: oto to jest znak, o który prosiliśmy Pana. I to tak jakby to był młody Grek, który wołał w nocy do Pawła Świętego. We śnie. I od następnego dnia święty Paweł wszystko zostawił na boku, zapomniał nawet płaszcza swojego przyjaciela Karposa. Będzie mu zimno później w więzieniu, kilka miesięcy później. Wsiadł na statek i wylądował w Europie. To jest pierwszy wieczór, to był pierwszy wieczór pierwszej ewangelizacji Europy. Dla mnie to był całkowicie początek tej nowej ewangelizacji, którą Jan Paweł II nieustannie lansował. Pierwszy raz on użył słowa nowa ewangelizacja tutaj właśnie w Polsce. Jeżeli dobrze pamiętam, w Krakowie w czasie swojej drugiej pielgrzymki. Pierwszy raz, kiedy powiedział to słowo, które się później rozprzestrzeniło na cały świat i wszędzie. Więc widzicie, że te długie lata Jezus przygotowywał mnie, ponieważ wiele rzeczy, które miały się we mnie zmienić, zanim będę mógł ewangelizować, to było trochę tak, jak lata przede wszystkim adoracji ciała Jezusa. Ponieważ kiedy się adoruje ciało Pana Jezusa, słyszy się wszystkie wołania ludzkości. Kiedy kładzie się naszą głowę na serce umiłowanego, to właśnie tu słychać całą rozpacz i beznadziejność świata. To tak jak w przypadku Mojżesza na pustyni. On stał przed gorącym krzakiem pełnym ognia. A Eucharystia to naprawdę chleb, który płonie ogniem ducha. Jesteśmy przed płonącym krzakiem, gorącym krzakiem. Ponieważ chleb zostaje chlebem, tak się przynajmniej wydaje, a kiedy przyjmuje się Komunię Świętą, nasze ciało zostaje ciałem, nie pali się, to jest cud. A Mojżesz usłyszał Boga, który był w trakcie słyszenia i słuchania wołania swojego narodu. On widział Boga, który właśnie patrzył na swój naród, który cierpi, i wysłał Mojżesza z pustyni aż do narodu. I myślę, że adoracja to jest coś, co nas popycha najbardziej od głębi, z głębi, by pójść i dać poznać Jezusa. Troszeczkę tak jak w czasie nawiedzenia. Jak tylko Maryja otrzymała Boga, to tak jakby Jezus mówił jej: mamo, znaczy słuchaj, nie zatrzymuj się na miejscu, nie przyszedłem tutaj tylko dla ciebie, aby dać ci radość w Nazarecie. Ja chcę od razu wyjść, pójść na drogę, na misję, ponieważ
Jan Chrzciciel czeka na mnie. Od wieków czeka na mnie ten lud. A mój problem? Jeszcze nie mam nóg, ani ust, ani rąk, ani oczu. Jestem takim malusieńkim embrionem. Więc Maryjo, ja potrzebuję twojego rąk, twojego głosu, twoich oczu. I to ty zaniesiesz mnie. I kiedy Jan Paweł II mówił nam, że w czasie każdej komunii świętej jesteśmy jak Maryja, która otrzymuje Jezusa w swoim ciele, każdym razem, kiedy mówimy Amen, to znaczy, oto ja służebnica Pańska, sługa Pański. Jezus jest we mnie i od środka, od wewnątrz mnie vers tous ceux qui l'attendent. Pas trop loin de ce micro. Il me pousse. On mnie popycha, à partir. Aby wyjść. Je veux donner. Ja mam dać celui que j'ai tego, którego otrzymałem. Widzicie to powiązanie adoracji i ewangelizacji. I tak jak mali pastuszkowie są pierwszymi adorującymi i pierwszymi ewangelizatorami, ponieważ oni idą głosić ich Boga. I dziecko, które zobaczyli w Betlejem, dla całego Betlejem. Najpierw go adorowali, a potem głosili. Żeby zakończyć moją historię, powiem, że biskup powiedział: wysyłam cię, nie masz prawa, żeby nie odpowiedzieć na to powołanie, na to wezwanie. I pojechałem sam, ale trząsłem się, naprawdę, stres, lęk, o mamo, jaki to był ogromny lęk. Nigdy nie mówiłem do wielkich grup, tak jak tam, i odnalazłem się w tej szkole na godzinę i przez trzy dni spotykałem osoby w grupach po 100. I pierwszy raz byłem przed małymi poganami Zachodu. Tak bardzo sympatycznymi poganami, jakby tylko to można sobie wyobrazić. Zresztą absolutnie analfabetami, ani nie umieli pisać, ani czytać Słowa Bożego. Mieli tyle różnych poznań naukowych, wiadomości naukowych, ale nie wiedzieli, skąd pochodzą, dokąd idą. I jednocześnie pewnego rodzaju oczekiwanie, pragnienie, naprawdę oczekiwanie. I im bardziej mówiłem, i widzieli moje słowa jako, i ja widziałem ziemię pełną, spragnioną, na którą nie spadał deszcz od wielu, wielu lat. I po godzinie mówili: nie, my nie pójdziemy, nie pójdziemy. Jeszcze raz żądali kolejnej godziny. Profesorowie byli wściekli, cały program został pomieszany. A uczniowie mówili: ale dlaczego nam nigdy o tym byście nie mówili, o Trójcy, o Eucharystii, o Kościele? I na końcu tygodnia odprawialiśmy pierwszą mszę świętą w kaplicy, która była zamknięta od wielu, wielu lat. Potem miałem inny, wielki problem. Jak odpowiedzieć na wszystkie wezwania, bardzo liczne, ponieważ chciałem absolutnie zachować mój długi czas pustyni, adoracji i ciszy. I ostatecznie pojechałem na takie tournée na 15 dni. Jeździłem na 15 dni co 3 miesiące. Ale od razu zobaczyłem, że najlepszym ewangelizatorem, najlepsi ewangelizatorzy to byli młodzi w ich wieku. I słuchałem jakby Jana Pawła II, który powtarzał nieustannie, tylko młodzi są prawdziwymi misjonarzami wobec innych młodych.
I tak jak wczoraj wieczorem wyjaśniałem, czy były osoby, które były wczoraj wieczorem w kościele Pallotynów, mówiłem o dwóch kontynentach, kościół i młodzież, którzy się odseparowują coraz bardziej. I potrzebuje się pewnych przejść, pewnych mostów. To naprawdę młodzi, którzy są w sercu Kościoła i jeszcze są młodzi, więc należą do dwóch kandydatów, do dwóch planów, razem. I to w ten właśnie sposób miałem łaskę, aby móc 28 lat temu rozpocząć szkołę modlitwy i ewangelizacji Młodzi Światło. Którą wiecie, znajdzie przez Agnieszkę, ale dodam jeszcze, że charakterystyka w porównaniu z szkołami ewangelizacji to jest właśnie to, że się zakorzeniają osoby w słowie w ciszy. O to, aby słowo odnalazło całą swoją wartość, aby było, jak można powiedzieć, złotym słowem, trzeba, aby ono wychodziło z ciszy. Nie mogę mówić o Bogu, jeżeli w sposób długi nie słuchałem Boga. Benedykt XVI właśnie mówił ostatnio, chyba w zeszłym tygodniu w Rzymie, na kongresie nowej ewangelizacji. Słuchałem Benedykta XVI, który mówił mówić do Boga po to, by mówić o Bogu. Aby ewangelizować, wychodząc od doświadczenia osobistego, bliskości z Bogiem, Jezusem. Mówię o Jezusie jako moim umiłowanym, zakochanym, tak jak mówi narzeczony o swojej narzeczonej, czy zakochany o zakochanej. Nie jako o pewnym pomyśle, o jakiejś idei. To, co widziałem moimi własnymi oczami, Eucharystii, to, co dotykałem moimi dłońmi w braciach i siostrach w życiu wspólnotowym, to, co usłyszałem moimi własnymi uczami w Jego Słowie, tego właśnie Jezusa wam ogłaszam, proponuję wam. Róbcie z tym, co chcecie, ale ja powiedziałem wam. Tak jak mała Bernadetta z Lourdes przed swoimi sędziami, ja nie zostałam zobowiązana do tego, żeby was przekonać, ale aby wam to powiedzieć. I powiedziałam. Powiedziałam, co widziałam, a wasza sprawa została wybicie. Teraz wasza wolność. Więc cała nasza szkoła jest zbudowana na poziomie tego przeplatania między długim czasem życia wspólnotowego, modlitewnego, wiele godzin na dzień, nauczania teologicznego i tak dalej, oraz później drugie część płuca, drugie płuca, że wyjścia na ewangelizację na każdy trimestr, na każde 3 miesiące, w małych fraternach, ale wszystko razem, wychodzące z głębi. I ostatecznie, tak jak wczoraj wam mówiłem, Jan Paweł II mógł być Pawłem, apostołem narodów, ponieważ przede wszystkim był Janem, kontemplatywnym, zakochanym w Jezusie, modlącym się w sposób naprawdę niesamowity. Poruszające, nawet w czasie misji, korzystając z każdego małego czasu wolnego, czy niewolnego, niekoniecznie wolnego, by się wewnętrznie wyciszyć i modlić. I ci, którzy przygotowywali te podróże, mieli pewnego rodzaju wskazówkę, że tam, gdzie on chodził korytarzami, żeby nie było żadnej kaplicy. Chyba, że jest jakaś mała kaplica, którą aranżowano mu obok jego pokoju.
bo jak tylko widział małą kaplicę, widział kaplica, otwierał drzwi, wchodził do środka i od razu zanurzał się w modlitwę. Nieruchomo. I w tym czasie cały program. No i to było mocniejsze niż on. Więc pewnego dnia trzeba było pójść do toalety. No w związku z tym ten czas toalety się przedłużał. No właśnie, że teraz trzeba pójść do toalety. W związku z tym dłużej zostawał w toalecie, aby się modlić w ukryciu. Ponieważ nie pozwalano mu się modlić, ale pozwalali mu chodzić do toalety. Więc pewnego dnia Stanisław widział, że drzwi, że on zamknął do końca drzwi, ale otworzył ten kurek i oparł się o tą umywalkę i modlił się. Można mnożyć tego typu przykłady modlitw. Zakończę ostatnim przykładem, a potem do was jest na was czas i pytania. Wrócił wykończony, wymęczony z całego dnia z młodymi i rodzinami we Francji. Tam w Saint-Anne-d'Auray. I wrócił wieczorem helikopterem i powiedział biskupowi: proszę mnie zaprowadzić do dużej kaplicy, w klasztorze, w którym mieszkam. No to, Ojcze Święty, jest mała kapliczka tutaj obok ojca pokoju. Nie, ja chcę wielką kaplicę tam. Ona była zamknięta. On wymógł, aby została otworzona. Dominikanie, siostry całkiem były podekscytowane, ponieważ musiały szybko trochę ją sprzątnąć. I powiedział biskupowi, proszę mnie zostawić w spokoju, wrócić za godzinę. A w tym czasie biskup musiał czekać na posiłek. Biskup wrócił za godzinę i zobaczył Ojca Świętego na kolanach przy ostatniej stacji drogi krzyżowej. Nie było drogi krzyżowej w jego małej kaplicy obok pokoju. To był piątek wieczór. Wykończony odprawiał drogę krzyżową. Więc teraz do was należy mówienie. Wszystko, co chcecie poznać i wiedzieć o Panu Jezusie. Wszystkie pytania. Najbardziej, mnie bardziej interesują wasze pytania niż to, co do tej pory mówiłem. Tu jest mikrofon, to chcę rączka w górę. Czas pytań do ojca Daniela. Jeszcze by się przydał ktoś, kto by z tym mikrofonem nadał. Chcesz pytanie zadać? Najpierw trzeba mieć chętnych. Ja to tak chciałam zadać. No, tak. Pytanie będzie dotyczyć świętości. Składa się z kilku podpunktów. Człowieka. Czym jest świętość? Jak osiągnąć świętość? Jak wygląda świętość w codzienności? Skąd czerpać duchowość do rozwoju życia wewnętrznego? Książki, które mogą pomóc kroczyć drogą świętości. I ostatnie pytanie przewrotne. Czy może być taki święty, że nie da się w nim żyć, wytrzymać? Dziękuję. Jakie, no,
głębokie pytanie, poważne pytanie. Myślę, że... Znaczy, ja proszę wyciszyć ten drugi mikrofon, bo się nakładają głosy, będzie wam bardzo ciężko słychać. Myślę, że świętość to jest rzecz najprostsza na świecie. Ale my jesteśmy bardzo skomplikowani. Świętość to być małym dzieckiem. W rękach Pana. Teresa z Lisieux tak bardzo często nam powtarzała. Więc, wzrastając w wieku dorosłym, my jednocześnie wzrastamy w dziecięctwie Bożym. Dziecięctwo dane przez Boga. Bóg uczynił się małym dzieckiem, aby dać nam wieczne dziecięctwo Boga. Ponieważ Bóg był tak po prostu wprost, małym dzieckiem. I jedynym modelem, który Jezus daje, stańcie się jak to małe dziecko. Jak małe dziecko, którym byłem w Betlejem. Jak stać się małym dzieckiem? To jest niemożliwe bez posiadania mamy. Więc mój trójk, czyli taka rzecz, takie coś moje, to jest takie samo jak Jan Paweł II, to było. Wzrastać duchowo w łonie Maryi, która jest w chwale, więc jej łono może się rozszerzać na wszystkie dzieci Boże, po to, aby wzrastać w życiu Bożym, w dziecięctwie Bożym, tam, gdzie Bóg wzrastał w życiu ludzkim. Tam, gdzie Bóg przez 9 miesięcy stał się tym, kim był od samego początku, ale całe jego ciało wzrastało, dojrzewało. I w ten właśnie sposób to, co się nazywa śmiercią, będzie narodzinami w ramionach Maryi po całym czasie ciąży mojego życia na ziemi. Więc ja powierzam Maryi, aby ona formowała we mnie Jezusa. Czy bardziej, aby wzrastał razem z Jezusem w jej łonie. I w ten sposób śmierć będzie Bożym narodzeniem z radością dla aniołów. Maryja będzie mnie przedstawiać ze swoim dzieckiem, Jezusem Ojcu. Ojcu i wszystkim świętym, aniołom, spójrzcie, jakie piękne jest moje małe dziecko. A ojciec, który spojrzy na mnie, powie, co, jak ty bardzo przypominasz mojego syna Pana Jezusa. To jest niesamowite, jak ty przypominasz. Jakbyście byli bliźniakami, a tak dwaj bliźniacy, ponieważ wzrastaliśmy razem w tym samym łonie tej samej Maryi. To jest bardzo takie dobre coś, by stać się świętym. Nie mam innych odpowiedzi na to pytanie. A jeszcze, może jeszcze pytanie dotyczące? Czy jest święty, który nie da się znieść i którego by się nie tak? A ty? Jest jakiś święty, którego ty nie znosisz? To normalne, że ze świętymi, z tą ogromną rodziną, tak bardzo, wszyscy są tak bardzo różni, to normalne, że są jakieś takie antypatie do niektórych, troszeczkę jesteśmy obojętni na niektórych, właśnie zadajemy sobie pytania, dlaczego on jest święty, a inni przeciwnie, którzy nas pociągają, którzy mają ten sam gust, jakby co ja, którzy mają trochę to samo życie, jak ja. To normalne, że mamy pewną bliskość mocniejszą z niektórymi, z pewnymi świętymi, którzy stają się naszą rodziną. Mam całą małą moją rodzinę młodych świętych, czy dzieci świętych,
de notre génération. Właśnie, no tak mniej więcej z naszego pokolenia, z 30 ostatnich lat. I jeżeli za chwilę przyjdziecie na 18.30 do auli Jana Pawła II, pokażę wam zdjęcia, kilka z tych twarzy małej mojej rodziny, młodych współczesnych świętych. Nie jest to może konieczne, żeby byli ogłoszeni błogosławieni, ponieważ Kościół nie ogłosił świętymi wszystkich świętych. Biedny papież by spędzał cały swój czas kanonizować co godzinę jednego. Kilku wybiera sobie. Więc mamy prawo mieć małych, takie małe preferencje, małych przyjaciół w Bożu. Ja mam być nie mogę być przyjacielem z 20 tysiącami świętych. To jest oczywiście psychologicznie trudne, ale z 15, 20 może bardziej. Moja odpowiedź to była. Ja chciałbym podziękować Ci, Ojcze, za to, że napisałeś książkę Święci na trzecie tysiąclecie. Bo to była książka, którą przeczytałem 10 lat temu. I zacząłem Jezusa traktować osobiście jako mojego przyjaciela. Wtedy właśnie. Zacząłem modlić się, wierzyć, że to On o mnie myśli. I zacząłem uwierzyć, że mogę być święty. Bo napisałeś, że święty to jest ktoś, kto żyje świętością Boga. To nie jest taki lukrowany, święty, ugrzeczniony, to jest normalnie żyjący w świecie, nawet upadający człowiek, ale powstający, biegnący z prostotą dziecka do Boga. Za to Ci dziękuję i dziękuję, że napisałeś tam o dzieciach, które nakładają ręce, które się modlą, które wielbią Boga, które chcą być przyjaciółmi Boga. I takie dzieci dzisiaj chcieliśmy Ci przyprowadzić, przyszliśmy. Mamy tutaj armię dzieci i ja naprawdę, kiedy usłyszałem, że będziesz, bardzo jestem teraz poruszony, tak bije mi mocno serce. Dziękujemy Ci za to, że pokazujesz, i to się staje, bo ta książka była prorocza. Sam pisałeś o tym, że ona jest prorocza, że to się realizuje też u nas. Bóg nam daje też taką łaskę. I chwała Jemu, a Tobie dziękujemy. Daniel, prosi, żeby te osoby, co stoją na korytarzu, weszły sobie, usiadły. Mam pytanie. Należę do zgromadzenia misjonarek Świętej Rodziny, które ma w swoim charyzmacie wychowanie dzieci i młodzieży. I akurat teraz tak jest, że opiekuję się przedszkolem, gdzie są dzieci zdrowe i chore. Ale też myślę o wychowawcach i ich rodzicach, którzy mają bardzo różne problemy. I wspólny mianownik tego to jest ewangelizacja. I teraz moje pytanie jest takie, jak tą ewangelizację w tych realiach codzienności, jaką mamy, uczynić żywą, autentyczną, żeby rzeczywiście Chrystus mógł w te rodziny wchodzić, przemieniać, jaka jest rola tych dzieci, szczególnie dzieci niepełnosprawnych, jak możemy im w tym pomóc? Myślę, że przede wszystkim trzeba być sobą samą, być sobą. Tak bardzo szczęśliwą z tego, że się modli ktoś, że ta miłość modlitwy do modlitwy staje się zaraźliwą. Widzę, że modlitwa czyni tą osobę bardzo szczęśliwą, bardzo radosną. Kiedy ty wychodzisz z kaplicy, że jesteś rozpromieniona, pełna światła, uśmiechnięta. Więc ja mam chęć, aby poznać tego Jezusa, który wypełnia twoje serce miłością. Trzeba, aby nasz sposób życia pociągał ku Jezusowi, zanim będą słowa, czy bardziej razem ze słowami. Wiecie, to jest tak jak sakrament. Trzeba materii, oliwy, chleba, wody, wina, ale to nie wystarczy. Trzeba słowa nad wodą. Ja chrzczę cię, to jest moje ciało.
Słowo nie wystarcza. Ja nie mówię, to jest moje ciało. Nie, ja potrzebuję chleba, konkretu. Więc słowo potrzebuje istnienia, istoty. Ja udowadniam, że żyję z Jezusem. To jest szczęście. I to jest szczęście zaraźliwe. To radość zaraźliwa. Trzeba dać pragnienie kochania Jezusa. I z dziećmi, które niosą jakieś upośledzenie, myślę, że te dzieci niosą tajemnicę, obecność, bardzo szczególną obecność Jezusa. I że te dzieci wielu rzeczy nas uczą na temat Pana. Opowiem wam pewną małą, poruszającą historię. To była dziewczyna 12-letnia, która nigdy nie mogła komunikować, znaczy rozmawiać. Nigdy nie rozmawiała. Całkowicie w autyzmie, autystyczna dziewczynka. Nikt nie mógł wejść w komunikację z nią. Nawet nie mogą ją dotknąć. I pewnego dnia był pożar. Ona będzie spalona, popalona bardzo poważnie. I miałaby umrzeć z powodu tych właśnie wszystkich oparzeń. I co ciekawe, to spowodowało pewnego rodzaju szok, który ją obudził na rzeczywistość. Ona zaczęła mówić i ku zaskoczeniu wszystkich zobaczono, że wszystko, co jej powiedziano na temat Ewangelii i Jezusa, myśląc, że ona nic nie rozumie, było uwewnętrznione. Ona zaczęła się modlić w sposób poruszający. Ona miała charyzmat, aby czytać w sercach ludzi. I wszyscy przychodzili do szpitala i mówiła, co jest w jego sercu. I potem i odeszła do nieba. Lekarze i rodzina byli naprawdę zaskoczeni, widząc, że w tej małej dziewczynce było życie duchowe takiej głębi, a wydawało się, że ona jest tak jak roślinka, kwiat, który trzeba po prostu żywić, karmić. Widzisz? Więc wszystko, co się mówi do dziecka, wchodzi, nawet jeżeli o tym się nie wie. I będziemy o tym wiedzieć w niebie. To jest ostatnie pytanie. Drogi Ojcze, ja mam takie pytanie. Dlaczego w świecie jest teraz tyle zła? Dlaczego tyle kryzysów? Czego tyle upadków? Czego to zło teraz akurat ma taką silną moc, szczególnie w świecie młodych. Drugie pytanie, jak my młodzi możemy dotrzeć do drugich młodych, którzy całkowicie nie przyjmują nauki Jezusa, którzy całkowicie zamykają się, którzy chcą wierzyć, chcą w to wszystko uwierzyć, ale nie umieją się przemóc. Nie potrafią. Dziękuję. Jak się mam nazywać? Myślę, że jeżeli świat ma się tak źle, to właśnie dlatego, że nie był zewangelizowany. To, co mówiłem wcześniej, do wszystkich. 90% zła pochodzi od grzechu. Jedyny, który niszczy grzech, to Jezus. To dlatego, że odrzuca się Jezusa, odrzuca się Boga. Ostatecznie nie ma moralności, nie ma dobra, nie ma zła. Nie wie się, kim jest człowiek. Nie ma nic,
co się trzyma. Więc można robić, co się chce, ponieważ nie ma Boga. I to jest źródło całego zła. Stąd pewność, pilność Ewangelii. W młodym, który zamyka się całkowicie, mimo wszystko trzeba pukać do jego drzwi, pukać do drzwi jego serca. Tak jak Jezus, jeżeli otworzysz mu drzwi, wejdę do ciebie i będę z tobą żył. Jeżeli zamkniesz drzwi, jestem małym, ubogim. I Bóg jest za drzwiami całego społeczeństwa. Nie chcemy go więcej. Więc, kiedy jesteś przed młodym, który się zamyka, znasz to same ubóstwo, które zna Bóg, którego możemy przyjąć tylko jako przyjaciela, którego nie możemy, nie, on nie chce się narzucać. Nie możesz powiedzieć, nie przyjmiesz Jezusa, w związku z tym ja cię wysyłam do więzienia. Idź do więzienia, za to, że nie przyjmiesz go. Ponieważ ubóstwo Boga to jest ubóstwo zakochanego. Kiedy Jezus powołał mnie do siebie, dla siebie, miał tak wielki szacunek do mojej wolności. Miałam 12 lat i powiedział mi, czułem. Czy ty chcesz, czy ty chciałbyś przeżyć swoje życie ze mną? Ojcze, dziękuję Ci za tą Twoją obecność. Ja Ci szczególnie dziękuję też za całe rekolekcje, które głosiłeś do kapłanów od poniedziałku. Także za tą obecność dzisiaj, za tą obecność, która będzie jeszcze za godzinę na dużej auli w Kulu. Z wieloma z nas się tam też spotkasz, bo też tam będziemy. Dziękuję za Twoje świadectwo i na koniec prosimy, abyś zechciał się z nami pomodlić na koniec krótko i nam pobłogosławić, abyśmy stąd nie wyszli puści, ale z ogniem i z zapałem od Ducha Świętego do głoszenia Ewangelii. Pomódlmy się sobie. Mąż prosi o wygaszenie tego plakatu, bo nie możemy się tak modlić.
pour la louange de tes petits enfants. Uwielbienie twoich małych dzieci. Pour toute leur beauté za leur joie. Piękno i radość. Seigneur, viens nous donner ce cœur d'enfant. I daj nam serce dzieci. Qui puisse toujours te louer. Byśmy mogli zawsze cię uwielbiać. En toute simplicité. Całą prostotą. Et que cette confiance d'enfant zaufanie dzieci rayonne tout autour de nous. Wokół nas. Pour que beaucoup, beaucoup wielu puisse te connaître et t'aimer. Poznać i ukochać. Et venir te louer avec nous. Przyszłoby wielbić Ciebie razem z nami. Merci, Seigneur. Dziękujemy Ci, Panie. Pour la vision za wizję de ces petits anges de la terre aniołów ziemi, qui sont heureux de te louer. Bycie uwielbiać. Et viens bénir, Seigneur, błogosław toutes les initiatives wszystkie inicjatywy d'évangélisation, ewangelizacji, toute la créativité całą twórczość ewangelizacyjną. Viens exciter toutes les imaginations całą wyobraźnię pour trouver tous les moyens possibles wszystkie możliwe środki i narzędzia pour toucher le cœur des autres choses. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Na spotkanie do dużej auli Jana Pawła II o 18:30.